Czyli na Euro 2012 zdążycie? Jak najbardziej. Wówczas tak, bo myślę, że proces budowlany trwałby pewnie około półtora roku, a zatem we wrześniu czy październiku roku 2011 pierwsi petenci mogliby zacząć załatwiać swoje sprawy w Urzędzie Miasta w jego nowym skrzydle po drugiej stronie marszałka Piłsudskiego w stosunku do dzisiejszej siedziby. Jeszcze na temat dzisiejszego spotkania, no przyznamy szczerze, że chyba dość dawno nie było takich emocji społecznych związanych z jakąś propozycją w Urzędu Miasta. Jak pan sądzi, dlaczego na spotkanie przyszli tylko przeciwnicy koncepcji Urzędu Miasta? Bo tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Zwolennicy są spokojni. Przedstawione koncepcje nie irytują ich, nie poruszają. A tak już jesteśmy my ludzie, nie gdynianie, nie Polacy, ale my ludzie, tak jesteśmy skonstruowani, że jeżeli coś jest po naszej myśli, to nie wyzwala w nas energii, nie wyzwala w nas jakichś emocji szukających wyładowania w postaci choćby pokrzyczenia na jakimś zebraniu. Natomiast jeżeli coś nam się nie podoba, no to szukamy możliwości, żeby to swoje niezadowolenie wyrazić. Stąd ten widoczny udział osób kontestujących zaproponowane rozwiązania. Ale nieprawdziwe byłoby twierdzenie, że wszyscy, którzy przyszli, należeli do grona kontestatorów. Była spora grupa biernie przysłuchujących się obradom. Przepraszam, była też jedna osoba, która nazywała się wizjonerem. No tak, rzeczywiście była i taka osoba. Natomiast moją uwagę przyciągało szczególnie grono osób, które w skupieniu przysłuchiwało się tej dyskusji, wsłuchiwali się w argumenty jednej i drugiej strony. Muszę powiedzieć, że to mnie bardzo cieszy. To były osoby, które nie przyszły z gotową tezą, ani za, ani przeciw, tylko przyszły dlatego, bo to zebranie jest dla nich okazją, żeby zdobyć jakąś wiedzę. Przysłuchiwały się, mam nadzieję, że wyszły uspokojone, że te wszystkie katastroficzne wizje roztaczane przez przeciwników no są po prostu przesadzone i powiedzmy to uczciwie nieprawdziwe. A nie żal panu tych kolejnych traconych terenów zielonych? Wie pan, dokonywany był taki tutaj przybliżony bilans. Ta strata w metrach kwadratowych rzeczywiście występuje, ale jest bardzo niewielka, natomiast jest jeszcze kwestia jakości terenów zielonych. Otóż jakiś placyk, na którym rośnie licha trawka, nawet jeżeli ma powierzchnię dwa razy większą od drugiego, na którym rośnie ładna, zakomponowana zieleń o właściwościach dobranych do zadania, jakie ma do spełnienia w danym miejscu, to ja wolę tą mniejszą powierzchnię, ale powiedzmy efektywnie wykorzystującą możliwości miejsca. To nie jest wszystko jedno, jaka jest zieleń. Ta zieleń ma określone zadania w Śródmieściu. Ona ma przede wszystkim przechwytywać pyły, ma oczywiście dokonywać asymilacji. Różne gatunki roślin, w zależności od tego, jakie to są gatunki, ale także w zależności od tego, jak są utrzymane, jak są posadzone, jak są względem siebie rozmieszczone, wykonują te zadania lepiej lub gorzej. Obecne urządzenie skweru Plymouth naprawdę dalekie jest od optimum i naprawdę nie ma takich wartości przyrodniczych, które by były warte kruszenia kopii. Jestem przekonany, że ten uszczuplony plac Plymouth będzie daleko lepiej spełniał te wszystkie funkcje, które mieszkańcy chcą, ażeby były w tym miejscu spełniane. One będą tutaj spełniane, tyle że lepiej. Na nieco minimalnie mniejszej powierzchni. Czyli kończąc, można powiedzieć, że zawartość zieleni w terenach zielonych będzie mniejsza, ale lepsza jakościowo. To znaczy może być nawet właśnie większa zawartość zieleni w zieleni, pomimo mniejszej powierzchni zajętej. Ale chcę dodać jeszcze jedną rzecz. Na części budynków, które są przewidziane do zbudowania na terenie boiska, my przewidujemy zielone dachy. Co jeszcze może spowodować, że tak naprawdę ten bilans zieleni okaże się zerowy bądź nawet dodatni.
Na tych obiektach niekoniecznie będą właśnie dachy z papy czy z betonu. Będą to w części przynajmniej dachy tak zwane zielone, czyli po prostu zawierające takie warstwy izolacyjne, które pozwalają wysypać tam żyzną ziemię, posadzić różnego rodzaju rośliny i w ostatecznym bilansie zwiększyć ilość tej masy zielonej, która wykonuje tą niezwykle ważną pracę, o której mówiliśmy, czyli właśnie wyłapywanie pyłów, pochłanianie dwutlenku węgla, wydalanie tlenu i tak dalej. Jeśli dobrze rozumiałem, to ma być taka zieleń właśnie tarasowa, jak w niektórych nowoczesnych miastach w Europie i w Stanach, tak? Jesteśmy jednym z takich miast.